Historia naszego gimnazjum zaczęła się w 1999 roku. Wielu z nas nie było jeszcze na świecie, ale wy, drodzy nauczyciele, właśnie wtedy rozpoczęliście pracę nad miejscem, do którego nieraz powracamy myślami. Miejscem, które mogliśmy nazwać drugim domem. Chyba każdy z nas pamięta, kiedy po raz pierwszy przekroczył mury naszego gimnazjum. Niejednemu z nas towarzyszył strach, zwątpienie, czy też tęsknota za starą klasą. Wy jednak nie pozwoliliście nam tkwić w naszej bezradności. Dokładaliście wszelkich starań, aby pokazać nam, na co nas stać. Jednym z powodów, które czyniło nasze gimnazjum wyjątkowym, była wasza pasja i chęć przekazywania nam wiedzy. Zawsze potrafiliście nas zaciekawić. Mimo tego, że czasami wyprowadzaliśmy was z równowagi, to byliśmy wam wdzięczni każdego dnia. Pomogliście nam wierzyć, że jeżeli chcemy, to zdobędziemy świat. Przezwyciężymy nasze lęki i ciężką pracą dosięgniemy szczytu. Potrzebna jest tylko wiara. A wy, drodzy nauczyciele, zawsze w nas wierzyliście. Pozwoliliście nam zdobywać świat. Nie żałowaliście swojego czasu, aby pokazać nam, że życie nie kończy się na jednym miejscu i że na swojej drodze spotkamy wiele wyjątkowych osób. Nauczyliście nas, jak być otwartym na innych. To dzięki wam przyjaźnie zawarte w murach naszego gimnazjum trwają do dnia dzisiejszego. Pomogliście nam lepiej poznać siebie samych, odnaleźć swoje pasje i cele. Wskazywaliście nam kierunki, aby obrana przez nas droga była właściwa. Dziś możemy być dumni z tego, kim jesteśmy. I choć nasza przygoda dobiegła końca, my nie zapomnimy o miejscu, które stworzyliście. Wszystko ma swój czas, ale nie nasze wspomnienia. Bo to w nich jest nadzieja. A wam, drodzy nauczyciele, pragniemy podziękować za wszystko, czego dokonaliście. Jesteście najwspanialszym zespołem świata.